Panie Andrzeju, jesteśmy po dwóch dniach rywalizacji w Banowcach, wyjazdowa runda, międzynarodowa konkurencja, jak wyniki? Wyniki bardzo dobre, wczoraj udało mi się wygrać, dzisiaj również, tutaj ze Słowakami walka, no bardzo fajna impreza, bardzo dużo zawodników, fajna atmosfera, pogoda nam dopisała, plan wykonany, myślę, że
że mam się z czego cieszyć. W Załużu mimo zdobytego tytułu mistrza pewno się jeszcze zobaczymy, tak? Tak, no już punktów mam tyle, ale chciałbym pojechać, bo powiem szczerze, że tytuł tytułem, ale powiedzmy ta jazda cały czas mnie cieszy. Jakie plany na przyszły sezon? Kolejna próba walki o tytuł mistrza w A-grupie, czy jakaś zmiana do Opena? To powiem tak, no myślę, że na razie chyba zostanę w A-grupie, bo to chyba jeszcze nie jest ten moment, myślę o finansach, żebym startował do A-grupy, znaczy do Opena. To są zupełnie inne pieniądze, prawda? Tutaj jakoś tam powiedzmy A-grupę jeszcze ogarniam póki co, także myślę, że bez zmian. Czyli w przyszłym roku zobaczymy się na trasie, na trasach i walka będzie pewno do końca? No myślę tak, bo mówimy walka, ale ja to tak traktuję jako zabawę. Zawsze to powiedzmy mnie interesowało, zawsze sporty samochodowe podnosiły adrenalinkę, włos się jeżył. No a teraz mam okazję się pobawić, więc to czynię. Papa Michał i Zandrzej.